Studia w Warszawie. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Dobry wieczór. My sobie, telewizja San Marino sobie. Mecz miał być o 20.15, tak miał się rozpocząć, ale w efekcie przed 5 minutami albański arbiter rozpoczął spotkanie San Marino Polska. Polski zespół w białych strojach, spora grupa polskich kibiców, nawet nie wiem, czy w większości w porównaniu z kibicami San Marino na kameralnym stadionie właśnie w tym kraju. Rozgrywamy pojedynek rewanżowy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Od pierwszych minut atakujemy szybko skład naszej reprezentacji. Dośrodkowanie na pole karne Warzycha i Bonelkini, jeszcze powtórka, ale nic z niej nie wychodzi. Są groźniejsze niż ataki Polaków. Bako Kioci i Matysek po raz drugi po ładnym strzale San Marino. Szansa na rozegranie szybkiego ataku przez polski zespół, który może wreszcie przynieść efekt bramkowy. Zióber jest tutaj w środku, Furtok. Szansa na bramkę. Wreszcie tak, nie, mocną tylko siatkę. Po strzale, jeśli dobrze dostrzegłem, Leśniak. Rosyckiego albo Ziobera. Może teraz wreszcie gol. Po strzale Leśniaka. Bramka dla polskiej drużyny. Jest to, proszę Państwa, 7 minuta drugiej części spotkania, 52 meczu, wreszcie i tym razem nogą strzelamy bramkę San Marino. Dokładne rozegranie Koseckiego z Leśniakiem. Zdobywać punkty i te dwa, polska reprezentacja ma szansę. Krzysztof Warzycha, a i słupek 2-0, brawo, piękna akcja. No i to jest to, kiedy się strzeli pierwszą bramkę, wtedy ten worek z bramkami może się rozwiązać. Józef Bandzik, gdy z nim rozmawiałem, a później z Krzysztofem Warzychą, choć sam Krzysztof Warzycha nie mógł tego powiedzieć, nie wypadało mi mu. Józef Bandzik powiedział, że Krzysztof Warzycha jest w życiowej formie. Super snajper greckiej ligi rzeczywiście prezentuje teraz w tej trudnej sytuacji pełnię swoich umiejętności. 2-0, odnotujmy. Ładne odegranie. Leśniak, będzie bramka samobójcza, Leśniak dobija, nie, Marek Leśniak 3-0. No i to jest to, kiedy się naciśnie po prostu obrońców, trochę się włoży w to wysiłku, trochę się przyspieszy akcję, to po prostu wtedy strzela się bramkę. Marek Leśniak, podobnie jak w spotkaniu z Finlandią, dwie bramki, 35 minuta drugiej części spotkania, 80 minuta meczu, 3-0 dla polskiej reprezentacji, a to dogranie od Jana Furtowa. Poszedł Leśniak odważnie, tym, który strzelał w zasadzie był Gobbi. 22 w programie drugim, retransmisja rewanżowego spotkania w Pucharze UEFA, gdzie gra i poziom będzie